Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. Dziś zwiedzimy wyjątkowe miejsce we Francji. Château La Maisonnette. Będą ogrody, będzie cudowny zamek, ale będzie też pracownia, której właśnie tak cudowne suknie tworzą się rękami mojej cioci Barbary Gunia. Pokażę Wam również cudowny dworek, który można wyjąć na wakacje z rodziną tuż przy zamku. Chodźcie! Zamek, który zaraz zobaczycie, jest to zamek mieszkalny. Tu mieszka rodzina, tu toczy się życie i tu, oprócz tego, że toczy się życie, dzieją się cuda właśnie w pracowni, do której Was zaraz zabiorę. Zamek Château La Maisonnette podczas I wojny światowej został zbombardowany, następnie później go odbudowano i teraz jest właśnie w rękach mojej cioci, która kiedyś zamarzyła o tym, żeby mieć swój zamek, żeby stworzyć cudowne miejsce i tutaj mieszka. Zatem zabieram Was do zamkowych komnat, gdzie zobaczycie, jak wygląda taki właśnie niewspółczesny, ale współczesny zamek. Chodźcie! No i witajcie w środku zamkowego wnętrza. Tutaj wszelkie pokoje są robione też w różnych kolorach, dlatego najpierw Was zabiorę właśnie tutaj na taki hall, z którego widać wejścia też do poszczególnych pokoi. Też są wejścia, właśnie przechodzą przez pokoje, później idą do jadalni, jest też wejście do pralni. I zobaczcie, pierwszy pokój, który tutaj jest, to jest pokój biały i tu Was zabieram najpierw. Pokój biały jest absolutnie cudowny. On jest w bieli, w beżach i w bardziej takich różnych kremowych barwach. To jest taki pokój, w którym praktycznie można siedzieć, relaksować, odpoczywać. Ja ile razy widzę to wnętrze, to mówię, że to jest po prostu wnętrze typowo właśnie jakby filmowe. Kojarzy mi się bardzo z tymi pokojami Bridgertona, gdzie dziewczyny czekały na swoich adoratorów i tutaj miały takie jakby spotkania. Natomiast oczywiście tutaj służy po prostu za taki pokój codzienny, salonowy i z niego jest przejście do drugiego pokoju niebieskiego, do którego Was zaraz zabiorę na końcu właśnie tego korytarza. A z drugiej strony, zobaczcie, jest wejście do pralni, które jest też bardzo fajnie zrobione. Ja oczywiście do pralni nie będę Was zabierać do środka, ale możecie zobaczyć tak delikatnie, że jest właśnie taki fajny parawan, który oddziela od takiej części właśnie prania. Wszystko jest delikatnie uchylone, jak to w zamkowych zakamarkach. No i przechodzimy do pokoju niebieskiego. Pokój niebieski, ciężko mi jest powiedzieć, który pokój mnie tutaj powala. Zobaczcie, kotki tutaj biegają. Akurat na stole jest torba kotków. Ponieważ tu się normalnie toczy życie. Na początku trzeba bardzo się przyzwyczaić właśnie do tego, że to jest właśnie takie zamkowe wnętrze. Ale właśnie pokój niebieski, muszę Wam pokazać ten fotel, zobaczcie. Jestem absolutnie zachwycona tym fotelem. Jest przepiękny.
przepiękny, pastelowy błękit, złote, wszelkie zdobienia, no coś cudownego. I pokój błękitny jest właśnie też takim pokojem salonowym, w którym po prostu się odpoczywa, relaksuje, są różnego rodzaju leżanki, można się nawet przespać. Na pewno na ścianach dostrzeżecie dużo różnych też obrazków i to zobaczcie, nie wiem, czy poznajecie tutaj, na środeczku jest Maria Antonina. Jest bardzo dużo takich właśnie nawiązań tutaj też do Marii Antoniny. To jest właśnie taki pokój najbardziej codzienny. Telefon oczywiście nie jest działający, ale tutaj też się właśnie znajduje telewizor, tu są książki, tu praktycznie toczy się życie. Ten pokój jest takim jakby pokojem przechodnim właśnie w kierunku kuchni i w kierunku jadalni. Wybaczcie, że nie pokazuję Wam wszystkiego, ale tu się normalnie toczy codzienne życie, więc pokażę Wam tylko element, żebyście zobaczyli, jak świetnie w ogóle jest wykonana kuchenka, bo kuchenka jest praktycznie cała jak stara. To jest normalnie płyta indukcyjna i oczywiście wszelkie dekoracje to właśnie są takie różne dzbaneczki, różne formy i one robią właśnie taki cudowny też zamkowy klimat. I z kuchni to oczywiście też wyjście kolejne właśnie na dziedziniec i na dalszą część ogrodu. Nie chcę Wam pokazywać wszystkie takie, wiecie, bardzo prywatne rzeczy, bo tak jak mówię, to jest zamek, w którym też się mieszka, ale ta część zamkowa, która jest też wynajmowana do różnych sesji, to jest właśnie ta część, którą Wam tutaj najbardziej pokazuję. I pokój różowy. Róż najbardziej zauważycie w tym pokoju oczywiście po fotelach, po dodatkach, po zasłonach. I pokój różowy to jest właśnie pokój jadalniany. I w tym pokoju tutaj najczęściej spożywa się właśnie posiłki, śniadania, kolacje. I to jest oczywiście taki cudowny praktycznie balkonik. Najbardziej właśnie widać tutaj tą tylnią część ogrodu i też lasu, bo tam już jest po prostu wejście do lasu. I w tym lesie też oczywiście rosną różne figi, różne fajne krzewy, drzewa. Natomiast jest już to taki konkretny las. I tu wchodzimy właśnie na półpiętro. Tutaj mieszczą się też pokoje właśnie prywatne. W jednym właśnie z tych pokoików my śpimy. Tu są, chyba jest raz, dwa, pięcio takich pokoi właśnie prywatnych. Oczywiście wszystkie są w stylu zamkowym. Jesteśmy właśnie w jednej z łazienek. Tu oprócz tego, i to jest normalnie łazienka oczywiście użytkowa, bo tutaj wszyscy mieszkają. Zresztą można zobaczyć, że są kosmetyki. I to jest łazienka, której też takie rzeczy, które moja ciocia bardzo lubi, są, czyli na przykład właśnie takie wielkie kolekcjonerskie buterki perfum. Różne też właśnie fajne akcesoria. Ale zobaczcie, jak cudowny widok oczywiście jest też z łazienki. Bo tu oczywiście jest widok na dworek i oczywiście jest widok na przepiękną pergolę. To jest pergola właśnie z różami różnymi. I jednym z takich wiodących róż tutaj to jest Eden Rose. Także ja jestem zachwycona, bo to jest jedna z moich ukochanych róż. No i oczywiście każda rzecz jest po prostu totalnie przemyślana i totalnie też w takim właśnie klimacie vintage. To właśnie tutaj dzieją się cuda, ale nim wejdziemy do pracowni, to chcę Wam pokazać jeszcze coś równie wyjątkowego. No i zobaczcie tutaj. Tu jest również piękny pokój i jest to pokój z lalkami. To właśnie tutaj są także sukienki pod sesję dla mam z córkami. Właśnie jeżeli mamy chcą zrobić taką sesję albo jakiś artysta potrzebuje mieć taką aranżację właśnie również z mamami, z dziećmi, to tutaj również są takie sukieneczki, ale zobaczcie, jakie to są aranżacje również wnętrza. Ten domek, który właśnie tam się świeci, to jest cały domek, który jest ręcznie robiony i on ma
wszelkie pokoje, wszelkie komnaty, ręcznie właśnie wykonywane. Są piękne różne mebelki, które takich domków się też kupuje, więc to jest element, który praktycznie już jest tą częścią, można powiedzieć, sklepową. Ale właśnie z takich mebelków tworzy się całe pomieszczenia dla lalek, dla dzieci. No i tu już możecie zobaczyć, jakie cudne praktycznie i taki stary wózeczek i wszelkie cudne, malutkie, drobniutkie filiżaneczki, krzesełeczka, laleczki. Tutaj dzieci mogą się bawić, ale mogą mieć też różne sesje zdjęciowe. I zmierzamy do pracowni. Zobaczcie. To jest takie pomieszczenie z sukniami. To jest bardzo dużo sukni, które Wam zaraz pokażę, ale tu jeszcze jest i jedno pomieszczenie. To są wszystko suknie, które są szyte ręcznie. Wszystkie materiały to są materiały vintage. Wszelkie dekoracje, wszystkie ozdoby. Wszystko jest praktycznie niesamowite. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś gdzieś kochał Bridgertonów, to myślę, że tego typu suknie bardzo się Wam spodobają. Do każdej sesji wykorzystywane są różne dodatki, więc zobaczcie, jakie dodatki są. To są różne, przeróżniste praktycznie faktury, różne kolory. To wszystko jest również ręcznie robione, zobaczcie. No myślę, że każdy może znaleźć coś niesamowitego dla siebie. To jest właśnie sukienka, którą dzisiaj chciałam założyć. Ale się nie zmieściłam. Ale jest po prostu przecudowna, ten beż, ten błękit. W ogóle cały ten wieszak to są właśnie beże z błękitami. Zobaczcie, to jest dół właśnie od tej sukienki. Wszystkie materiały, ja żałuję, że Wy nie możecie poczuć po prostu ich w dotyku, bo to wszystko to jest po prostu, no czuć taką, wiecie, delikatność, kruchość, przepiękne tkaniny, przepiękne faktury. Wszystko praktycznie, zobaczcie, jak to jest ręcznie tworzone. Praktycznie każda faktura. No ale zaraz Wam pokażę więcej cudownych sukni. Suknie są w różnym stylu, ponieważ są nawet suknie właśnie takie z piórami, praktycznie no jak łabyń z perłami. Myślę, że bajka. Zobaczcie tutaj też kolejne po prostu pióra, kolejne faktury. Także myślę, o jaki gorset, popatrzcie na to. Można się po prostu przenieść do innej epoki. I tu, zobaczcie kolejne. Same tutaj jestem ciekawa, która Wam się najbardziej spodoba z tych sukni. Patrzcie, jakie detale. To jest po prostu bajka. Ale tych sukni jest jeszcze więcej. Zobaczcie na tą biżuterię. Różne, też właśnie różne, wiecie, vintage, wszystko praktycznie jest. Jest praktycznie idealne do sukni z tej epoki. Kapelusze. Słuchajcie, wchodzimy tutaj w drugą część atelier. Zobaczcie, ja jestem ciekawa, czy ktoś rozpozna, która z polskich gwiazd tą suknię miała u siebie na zdjęciach, bo no myślę, że jak wejdziecie na profil Chateau La Maisonette bądź na profil Barbara Gunia Atelier, ja Wam zaraz oczywiście wkleję wszelkie linki, to na pewno zauważycie, kto w takim niesamowitym płaszczu był. Jestem ciekawa, czy zgadniecie w ogóle nie wchodząc najpierw. Zaraz pójdziemy jeszcze na salę. Będzie to sala taneczna, ale też sala właśnie taka zdjęciowa. Będą tam przepiękne aranżacje Świątej Królewny. O, musicie zobaczyć, jak to wszystko wygląda właśnie w dalszej części. I wchodzimy do miejsca, które mnie absolutnie, słuchajcie, zachwyca. Zobaczcie, to jest tak naprawdę poddasze całego zamku, ale tu jest przepiękna, absolutnie przepiękna aranżacja Śpiącej Królewny, że możecie zobaczyć, słuchajcie, w życiu ono na pewno poznajecie. Piękne łoże, wszystko właśnie w takich różach i w takim brudnym odcieniu różu. Cała w ogóle sala, zobaczcie, to jest cekła, a tu u góry oczywiście kryształowe żandole, piękne drewno. No wygląda to absolutnie niesamowicie. Tutaj też są kolejne rzeczy do sesji przygotowywane, ale druga część tej sali to jest sala taneczna i też również do fotografii. Natomiast druga część tego poddasza
to część, która również służy do fotografii, ale to jest przede wszystkim sala taneczna, ponieważ akurat tutaj moje kuzynki ćwiczą balet i one tutaj również właśnie różne układy choreograficzne robią. Natomiast zobaczcie sobie po prostu, jak przepięknie są zaaranżowane wszelkie tutaj po prostu kąciki. Oczywiście wiecie, baletki, przepiękne sukieneczki, baletek to jest po prostu, słuchajcie, cała masa. Jesteśmy właśnie przed domkiem ogrodnika, słuchajcie. To oczywiście stare konewki, kwiaty. I ja Was teraz wezmę do tego domku ogrodnika, żebyście zobaczyli, jakie cuda tutaj się też kryją. Żeby Wam pokazać te wszystkie zewnętrzne zakamarki, oczywiście przebrałam moją suknię, ale absolutnie bałam się, że ją po prostu zniszczę, mimo tego, że właśnie ciocia mówi, nie, słuchajcie, na sesjach to każdy biega po ogrodzie i można śmiało, no ale cóż, no ja taki, wiecie, ze względu na szacunek do całej pracy, mówię, że zakładam już swoją sukienkę, no i pokazuję Wam tutaj jeszcze resztę zakamarków, pokażę Wam też właśnie, piękne tutaj wszelkie rzeczy do sesji. Takie właśnie na zewnątrz. No to wchodzimy, słuchajcie. Zobaczcie. To oczywiście jest miejsce na odpoczynek. O rany, powiem Wam, że z miłą chęcią bym sobie tak poodpoczywała po pracach w ogrodzie. Wszystko jest oczywiście vintage. Jak zobaczycie to, jak to wygląda, popatrzcie. Tu oczywiście są takie dekoracje w postaci starych wózeczków, w postaci takiego właśnie stojaczka na butelki. Jest absolutnie bosko, ale ten domek ogrodnika, on tam ma oczywiście różne kosze. Ja Wam zaraz pokażę, bo w dalszej części są właśnie wszystkie takie jakby ogrodnicze rzeczy. Tu możecie zobaczyć krzesełka, które czekają, też drabinki na różne inne aranżacje, które mają tutaj być tworzone. Ale zobaczcie właśnie tu, bo tutaj już jest więcej takich akcesoriów. I tu jest wejście też na drugi ogródek, który dopiero będzie przygotowywany. No i tu oczywiście, wiecie, wszelkie kalosze, wszelkie akcesoria do ogrodu, wszelkie grabie, wszelkie miotełki, no wszystko po prostu powieszone tutaj właśnie, zobaczcie, takie gwóźdka po prostu w starym stylu. Więc jest absolutnie cudownie. Teraz Was zabieram absolutnie, w moim zdaniem, jedną chyba z najcudowniejszych sal, jaką w życiu widziałam. Tu będzie Alicja w Krainie Czarów, także chodźcie. No i wchodzimy, zobaczcie. Czy Wy to widzicie? Tu się absolutnie dzieje magia. Teraz Wam pokażę wszelkie dekoracje, które tu są. To jest całe pomieszczenie, które przygotowane jest właśnie do sesji Alicja w Krainie Czarów. Całe sesje w sukniach, które tu się odbywają, plus można to oczywiście nagrywać też filmy, zobaczcie, tu jest para, tu jest śnieg, tu jest po prostu wszystko. Ja wchodząc czuję absolutną magię i szkoda, że nie można przekazać Wam zapachu, bo tu czuć nawet taki zapach po prostu, jakby się naprawdę dostało do magicznej krainy. Thank you.
A tu właśnie jest wiolonczela, więc jeżeli ktoś by chciał właśnie taką sesję przy wiolonczeli, to też jest wszystko, zobaczcie, jak pięknie, normalnie. Wszystko takie właśnie vintage. To są kwiaty. Można po prostu wszędzie tutaj pozować. Powiem Wam, że ciężko jest pokazać wszystko, bo jest tu tyle cudowności, ale oczywiście koniecznie chcę Wam pokazać dziedzinę, chcę Wam pokazać jeszcze ogród, także zostańcie ze mną, bo zabieram Was na kolejny jeszcze spacerek. Jeśli szukacie inspiracji na donice w bieli, zobaczcie, jak pięknie tutaj się komponują. Te mieczyki, które są z tyłu, to są właśnie te wysokie mieczyki, podobno kwitną ponad miesiąc. Absolutnie znalazłam inspirację do swojego ogrodu, jeżeli chodzi właśnie o nie. Ale zobaczcie, jak fajnie właśnie te surwinie wyglądają, jak pięknie łączą się też z bluszczem, jak cudownie wszystko się komponuje. Zabieram Was teraz do domku, który można na Airbnb wynająć. Domek jest przy samym zamku, więc w ogóle ma też widok z okien na zamek, ale już Wam wszystko pokazuję. Zobaczcie, to jest domek. A tu jest zamek oczywiście. Domek jest tak fajnie przystosowany, że można było spędzić niezapomniany czas, takie właśnie retro. Są leżaki, są dla dzieci w ogóle, wiecie, stoliczki, zabawki. Są różne właśnie aranżacje takie, że można było sobie fajnie kolację zjeść z widokiem na zamek. Że muszę Wam pokazać, zobaczcie, takie nawet są malutkie, przeurocze po prostu witrynki z fiżankami takim do zabawy dla dzieci. Ale to, co jest w środku, to jest naprawdę raj. No i wchodzimy, słuchajcie. Czy wyobrażacie sobie przyjechać do takiego domku, zjeść kolację przy tak cudnie nakrytym stole, zobaczcie. Tu jest wszystko po prostu dobrane, klimatyczne. Tu są różne też rekwizyty, ale są też gry. Także dzieci mają tutaj co robić, są oczywiście książki. No myślę, że perfekcyjnie wszystko jest przygotowane. Oczywiście zobaczcie, jaki stary gramofon. No klimat jest, ale tu jest właśnie jadalnia, zobaczcie. A tutaj już mamy taki przedpokój. Tu jest salon. Piękny, bursztynowy. Coś cudownego, wiecie, można się zrelaksować, siedzieć. I zobaczcie, jaki macie widok z salonu. Widok prosto właśnie na zamek. No i przejdźmy sobie dalej. Dalej macie kuchnię, mimo tego, że zamkowa, to spokojnie można w niej gotować, można zmywać. Jest dalej w takim fajnym klimacie, ale oczywiście kawa, herbata, tosty, wszystko można sobie tutaj wykonać. I tu mamy pierwszy pokój, słuchajcie, sypialniany. Znów po prostu kolorystyka bajeczna. Oczywiście znowu mamy wszystko vintage, są przemyślane wszelkie typu wieszaczki, gazetniki nawet, słuchajcie. Wszystko jest właśnie klimatyczne. Tu znów właśnie jest piękny widok na zamek, także można się po prostu wieczorem położyć, oglądać po prostu tutaj tak cudownie, jak wszystko dookoła wygląda. I domek jest piętrowy, więc mamy tutaj schody do góry. I teraz Was właśnie zabiorę na górę i zobaczcie, jak wygląda część na pierwszym piętrze.
jesteśmy właśnie na pierwszym piętrze. Zobaczcie, są tutaj dwa osobne łóżeczka. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie, to ma tutaj właśnie poduchy. To jest wszystko pięknie nakryte, stoliki nocne. Oczywiście pościel robi wrażenie. I taki pokój na górze. Jest oczywiście z toaletką. Jest oczywiście z łóżeczkiem dziecięcym. Fotele. No i kolejne duże łoże. Także w takim domku w zasadzie może się zatrzymać w takim domku, myślę, że spokojnie 6 osób może się zatrzymać, plus jeszcze właśnie malutkie dziecko. Mi najbardziej się podobają właśnie takie detale, czyli różne właśnie mydełka, wszystko tak, wiecie, dopieszczone świece. To naprawdę robi po prostu cudowny klimat i taką, wiecie, niezapomnianą przygodę. No dobra, to teraz zobaczmy łazienkę. Łazienka to oczywiście masa czystych ręczniczków, oczywiście komoda i tu jest już prysznic. Natomiast zobaczcie sobie, o, wszelkie przybory toaletowe. To wszystko również jest, nawet gąbeczka z uśmieszkiem, także można praktycznie mieć wszystko, co potrzebne. Wchodzę już na dół. Jak widzicie, można bardzo ciekawie zamieszkać i bez problemu na Airbnb znaleźć właśnie lokalizację. Ja Wam oczywiście w filmie wrzucę tutaj lokalizację, żebyście mogli sobie zobaczyć lub przyjechać, jeżeli chcecie. No myślę, że jest tutaj po prostu wszystko. Jest to super miejsce do spędzenia albo czasu z rodziną, albo właśnie, żeby przyjechać, zrobić sobie cudne sesje, albo dla fotografów, którzy praktycznie no, szukają czegoś wyjątkowego. Tutaj zresztą no, wiele znanych osób już miało swoje sesje zdjęciowe, więc myślę, że to jest bajka. W dzisiejszym odcinku czuję się jak kopciuszek. Mam nadzieję, że podobało Wam się takie oprowadzanie po zamku i po pracowni. No i cóż, dziękuję Wam za dziś.